to na koniec zapytam o film. Podobno mogę jedno pytanie. Tak. Ostatnim razem, gdy rozmawialiśmy w siedzibie Uniwersalu, wtedy się jeszcze naprawdę, naprawdę śmialiśmy z tego, że może ty po prostu nie przyjdziesz na premierę. Tak, teraz to już nie jest zabawne. No nie, no, wykrakaliśmy to na maksa. Jakimi emocjami teraz się mierzysz przed tą premierą, na której nie będziesz, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie wie? Wiesz, nie wiem, kurczę, jak to nawet nazwać, bo nawet nie mam jakichś takich emocji co do samej premiery, tylko mam cały czas jeszcze emocje co do przygotowania filmu do premiery, bo cały czas gdzieś tam się łudzę, nie wiem, że jednak uda nam się zrobić tego Final Cut'a, co jest tak naprawdę za chwilę już niemożliwe, bo do 26 trzeba oddać do dystrybucji gotowy materiał, to jest jutro. No więc tak naprawdę, szczerze, pierwszy raz w życiu, 20 lat pracuję w showbiznesie, pierwszy raz w życiu spotkałam się z czymś takim. A nie jest w tobie tak, nie ma w tobie takiej walki, ognia z wodą, że być może reklamujesz i chciałabyś polecić widzom coś, co nie do końca będzie dobre? No, nie do końca twoje. Nie chodzi o to, że nie będzie dobre. Bardziej chodzi o to, że po prostu czuję się wykorzystana. Raz, że do czarnej roboty i zapieprzania na planie od 2 lat, do wypromowania tego w każdy możliwy sposób. A potem po prostu no, upokorzona, bo nie można tego inaczej nazwać i tak naprawdę no, zmuszona do jakiejś dziwnej walki o prawa, które mam i które mi się należą i jakaś prośba o, czy, tam nie wiem, czy walka o rzeczy, których nie powinno w ogóle mieć miejsca, więc... To nie jest poważne. To w ogóle nie jest poważne, więc no, wszyscy jesteśmy takim... What the fuck? Kończy się etap Dziewczyn z Dubaju, czy od razu będzie dla nas nowa muzyka, bo już ostatnio rozmawialiśmy, że sobie puszczasz nowy singiel w samochodzie, a pytania od fanów i prośby są, by o tę muzykę pytać. Tak, chciałabym zrobić premierę na Sylwestra mojego najnowszego utworu. Po polsku czy po angielsku? I mam i taki, więc... Jest już wybór, co będzie dla nas jako pierwsze? Bo idą dwa na hajt chyba jest po polsku. Zrób sondę, czy wolą po polsku, czy po angielsku. Dobrze, ale jakby nasze odpowiedzi naszych czytelników już będą wiążące, czy tylko taki wskaźnik? Twoje wykrakanie było wiążące z nieprzyjściem na premierę, więc może i tym razem będzie wiążące. Dobrze, czekamy. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję.